Blajaj. Siema, co to jest Partiatyk, w sensie grałem sobie Wukongiem na Urfie. To jest... W sensie ciągle mówię, że któraś postać jest silna i silna, ale Wukong też jest silny i tyle, no nie chce mi się tego już mówić. Także jedna z niewielu postaci na Urfie, którą się gra pod AD, także może być ciekawie. Postaram się wam to pokazać. Na mida, no ja nie chcę iść na mida, kurde, dobra, idę na topa. Z Gravesem może być gówniana, ale dobra. Także zostawcie ocenę pod tym... Zostawcie ocenę pod tym filmem, zostawcie suba na kanale i miłego oglądania Urfa. Zapraszam na live, jak macie za mało Urfów, jeden dziennie. Czat się wita, Messer akurat się witał, ale... Dominik, Mnich, Mawe, Formatyk, Peter Petersen, Paweł Sidło, Darek Norwecki, Juszczak, Kapeć Blołek, Adam, Martyna Sokołowska, o, Messer tym razem, Lucek, Tomsin, o, Tomsin, Podolski, Tomasz Ozur, nic już nie widzę, ale oczywiście pozdrawiam wszystkich. Dobra, co to za postać? Jak ty, typie, jesteś broken? Dobra, stany se tu. Czat się wita, nie mam jak przeczytać wszystkich niestety, ale oczywiście wszystkich pozdrawiam. Zapraszam na live. Wydaje mi się, że to jest miła atmosfera. Przynajmniej ja się czuję miło. Czat chyba też nie narzeka, także spoko. Także no, gramy sobie Urfika oczywiście. Codziennie Urfa wam daję. Wydaje mi się, że jak wstawiam Wukonga, to już jestem na wakacjach. Także 10 wracam i robimy już live codziennie do końca sierpnia. O kurde, jak mnie złapał to. Haha! To było beautiful as fuck, ładnie. Dobra, następne. Dusk Blade'a oczywiście lecimy, bo jest broken na Urfie zwłaszcza pod tego czempiona. Panowie, pokażę wam, jak wygrać każdego Urfa, o ile się wam trafi ten Wukong, także. Ładna akcja, co? Doleję sobie jerbuchna matuchna. Kurde, aż polałem stół. Trudno. Kurde, nie mam drugiego levela, to jest problem. Dobra, drugi level jak najszybciej trzeba. Wezmę sobie chyba Q na drugim, żeby ich zabić. Kurde. Gołścik. No to ładny. Co to? A, to jest klet, tak? Teraz próbujemy go zabić. O, ma już trzeci, o kurde. O kurde. Kurde, nie oklikałem. Dobra, jedziemy tak i tak. Może po powrocie live z gierek z widzami i potem... No tak, jak wrócę z wakacji, to gramy gierki z widzami, bo będziemy... Bo będzie Urf już na normalnych serwerach. Ja już go wtedy nie będę wrzucał na YouTube'a. Ja wrzucam Urfa na YouTube'a, dopóki on nie wyjdzie na normalne serwery, a później już go nie wrzucam. No bo później już będziecie mogli sami grać. Więc to się mija z celem. Zawsze jak wrzucałem Urfa, jak wyszedł, to średnio się przyjmował, bo ludzie no już mieli dość go. Już codziennie go grają, więc jeszcze będą go oglądać na YouTubie, także. Tak jak mówię, no Urfa sobie gramy do czasu, aż wejdzie na serwery. Gdzie ten Jarvan? Ho, ho, ho! Jak to jest broken? O, dziękuję Zixa, zrobisz pętę w 4 minucie, pozdrawiam. Już nie zdążę. Ale to jest znana akcja. Bardzo dziękuję. Kabarecik dla ciebie, Zixon. Niestety, donate się nie czytają, nie wiem co z tym zrobić. Koleżko, uważaj sobie.
Ho, panowie, ale mogę zabijać ich non-stop, także mam nadzieję, że to się chociaż podoba. Pętę w czwartej minucie byłoby ciężko wyciągnąć. Niestety, nie wiem czy W, czy E maksować za bardzo. Kurde, padłem? 50 HP. Dobra, cofamy pod Blade'a, który jest broken. Wiesz, że z tą pętą jesteś w niejednym montażu Best Player Wukongs? Thompson, serio? Weź mi wyślij link na Facebooku. Ja sobie to chętnie zobaczę, jeżeli jestem w jakimśkolwiek. Ale serio? To jest... Ja nigdy nie widziałem. Nigdy, o tym nie, nigdy tego nie sprawdziłem. No, zrobiłem kiedyś w tą pętę w czwartej minucie, nie? I podobno to jest w jakichś montażach. Serio? Nie wierzę w to. Musimy obejrzeć, panowie, po tej gierce. Thompson, wyślij mi szybciucho. Po gierce sobie obejrzymy. O kurde, ja o tym nie wiedziałem. Nigdy, a ta pęta ma już chyba 2 lata. Także tak champion działa. Wyślij tutaj, a obejrzymy po gierce, panowie, wszyscy. Nie wiedziałem o tym naprawdę. Serio? Ja nigdy czegoś takiego... Znaczy ja nie wiem, czy to prawda jest, nie? Ale jeżeli to jest prawda, to... O kurde. Tego polecę sobie... Jak to się nazywa? Devdensa teraz. Kurde. Postawię Stuwarda. Pod AP leci? Ten Jarvan? Ten Jarvan pod AP leci, panowie. Nie wiedziałem. Kurde, jak mi wysadził. Oglądam właśnie tą pętę w czwartej minucie. No ta pęta w czwartej minucie to jest... No nie jest zła rzecz. W ogóle ten film, ciekawe, bo się strasznie wybił po długim czasie, nie wiem. Musiał dotrzeć, dojrzeć musiał. Pozdrawiam dla grubego, rudego Tomka i Przeto, prowadzący... Husaria, kamerecik. Dla Husarii całej. Bardzo dziękuję. Build z Tristany. Piękny buildzik, piękny buildzik. Zwłaszcza ten itemek, który jest useless na Urfie. Bo po co ci ma na... Znaczy... O kurde, co to było? Co to było, panowie? O dobre. To dobry Wukong, co? To dobry Wukongek. Jak chcesz, to możesz poszukać Thompson, ale ja nigdy nie widziałem. Polecę sobie Devdensa i Hea Trinity, bo to będzie wzmocnienie fajne. Znaczy Yomu i potem może Trinity. Ho, gdzie? Komarzy, co pieprzona. Drugie Q, save maximum. Jak tym się puszuje, patrzcie. Kurde, ten ping. Straszny troszkę. Ej, serio? Chciałem nie ograć. Gitara się ma. Nie pamiętam kiedy to było. Sprawdź Thompson datę. To jest stary w sumie jak świat. Czy ja tego eko mogę wypieprzyć z butów na combo? Teoretycznie.
Nie wezmę tego mida chyba. Nie, mi się Ar-Urf bardziej podoba, panowie, niż zwykły Urf, bo wszyscy, znaczy wszyscy dostają losowe postacie, a nie, że ciągle tylko OP postacie, dlatego można tu zobaczyć też słabe postacie, na szczęście. I to jest fajniejsze, bo tak to ludzie męczyli dwie postacie. Znaczy, po prostu 10 postaci tych samych zawsze było. Zedzik, Ryze, Wukong, nie wiem kto tam jeszcze był tutaj taki OP. Nie pamiętam już nawet, kto był taki OP tutaj. Garen. Wszyscy tu byli, no było Broken Champy, tak. Kurde, nie dogonię go. Trochę denerwuje ten ping na Wukongu, gdzie trzeba szybkie akcje robić. Dziękuję za Lutza, siema Sparta, siemaneczko. To ładne. O, ładne play siło. Ciekawe po ile się leczę z EW, jak myślicie? Jezu, ja nic nie zadaję jemu. Dobra, padł ode mnie. Zobaczmy po ile się leczę z E, bo mnie to ciekawi też. Mało. Myślałem, że więcej będzie. A z Q? Z Q powinienem więcej, nie? No z Q więcej się leczę. Polecimy sobie to i Trinity potem. Rajdów na razie nie robimy. Po gierce sobie, panowie, zrobimy rajda. Właśnie, jeżeli ktoś nie dał lajka pod live'em, to zachęcam. 2000 lajków za chwilkę. I suba zostawcie przy okazji. 44200 za chwilę. Może uda się dobić nawet. To nie jest zła jechaneczka. O kurde, ale Kledzik to jest silny. Naprawdę, Kledzik to jest też według mnie silna bardzo postać. Trinity. Wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. 1430 lajków jest. Bardzo dziękuję za wszystkie. Stanisław Piątek, Garen z Demacji, Syjam LW, Jakub Budziński, Szyk, Szymek. Dziękuję za subiki, panowie. Tomsy, nie możesz znaleźć tego. Ja nie wiem, czy to ten. Może ci się przewidziało po prostu. Znaczy wątpię, że to gdziekolwiek było, bo to nie ma aż takich zasięgów. Ten film nie jest aż tak znany, tylko znany wśród moich widzów. Tutaj mi się wydaje, no. Jak ty gościu słaby. Ładnie. Ja myślałem, że znajdziesz. No czy ja trochę w to wątpię, że to gdziekolwiek było. Może po prostu ci się pomyliło z brązowymi, bo brązowych było po prostu. Nie wiem, jak chcesz to poszukaj. Chyba lepszy teleport jednak. Znaczy, ja lubię grać Ghosta na tym, bo trwa 10 sekund, a ma cooldownu 36, także. Panowie, jak to puszuje. Ten Kledzik tutaj jest straszny. Jarvan pod AP, taki średniawy tutaj dla mnie. Ohoho! Nie no, Wukong jest zbyt silny na tego. Tym się nawet łatwo kieruje, bo tym się da pęty wypieprzać takie, że o kurde. Patrzcie jak to puszuje, no. No patrzcie na to. No przecież.
Dobra, cofaj. Znaczy oni to chyba obronią, nie? Gdzie jest? Ja pierdziel. Nie, znaczy nie wiem jeszcze. O, zawał go, a co cudo? Co chciałaś? Co chciałaś? Czy nie wiem, czy to kończyć już trochę. Żal to kończyć już. Całkiem spoko poszło mu tu tym. O kurde! To ładne. Co? To dobry czemp. Dokładnie. Ale ma ładne cofanie ten Wukong. Szkoda, że on nie pokaże tu, jak bardziej działa. Bo naprawdę świetnie działa tutaj ten Wukong. Poleciałbym sobie jeszcze... No nie wiem, Hydrę chyba. Hydra jest tu bardzo też fajna. Trójka. No już koniec gry. Z gołuścikiem sobie pobiegniemy. Barona bym zrobił solo, niestety nie będzie mi to dane. Czekajcie, spróbuję, tak. Zobaczcie, jak ja długo jestem niewidzialny, widzicie to? Jakieś półtorej sekundy jestem widzialny. No. Kurde. Jakie to jest broken? Dobra, jadę. Kurde, nic mu nie zadałem, widzieliście to? Aha, pewnie jest jakiś wzmocniony. Nie, zobaczcie. Aha, jest śmiertelny ten Ilean. Nie wiedziałem, że tak jest na Urfie. W ogóle tak jest normalnie, czy też, czy nie? Kiedy Urf na Eunie? 2 tygodnie, 11. No to nawet mniej już chyba. Go Wukong Penta on base, 20 minuta, XD. Chciałbym, ale raczej mi się nie uda. Nie wiem, czy zaliczę Pentę jakąkolwiek w tym... Na PB jest dużo ciężej grać, panowie, jest ping. Na normalnym tym byłoby przyjemniej, no ale... Też się przyjemnie gra na tym. Znaczy, to jest Urf, to się zawsze to przyjemnie gra, nawet z pingiem. Nie narzekam. Te miniony! Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Jak on na respa w pierwszym typek. No to ładnie, gdybym miał te potem tam przywieźć. Co mnie uderzyło? O, już myślałem, że skończę. O kurde, dobra, tyle. Stawcie ocenę suba i kabarecik dla was. Zapraszam na live'y.